W odcinku 61 i 62 analizowaliśmy ruch harmoniczny prosty i analizowaliśmy podstawowe parametry tego ruchu oraz powiedzieliśmy sobie, jak wygląda prędkość, przyspieszenie, jak wygląda zależność wychylenia z położenia równowagi. W tym odcinku zajmiemy się problemem energii dla ruchu harmonicznego prostego. Odwołamy się do przykładu, który był analizowany w wykładach 61 i 62, czyli ciężarek na sprężynie, naciągamy sprężynę, wychyla się z położenia równowagi i będziemy analizować, jaką energię kinetyczną i potencjalną będzie posiadała ta sprężyna. Wychylenie z położenia równowagi zapiszemy za pomocą takiego równania A cosinus omega T. Dlaczego takie równanie? No bo dla T równego 0 wychylenie jest maksymalne. Taki warunek brzegowy zakładamy, czyli naciągamy sprężynę i puszczamy, od tej chwili zaczynamy liczyć czas, czyli dla T równego 0 x od T jest równe amplitudzie drgania. Żeby policzyć energię kinetyczną, potrzebujemy jednak prędkość, a więc zróżniczkujmy to równanie, podobnie jak to już robiliśmy wcześniej. Prędkość to jest minus A omega sinus omega T. I teraz energia kinetyczna będzie wyrażała się następującym wzorem. No, energia kinetyczna będzie tutaj funkcją czasu, jak widzimy, ponieważ prędkość jest funkcją czasu, więc to jest masa tego ciężarka razy prędkość do kwadratu dzielone przez 2. Jeżeli za V podstawimy to V, które sobie policzyliśmy wcześniej, to otrzymamy równanie następujące, że to jest masa razy minus A omega sinus omega T do kwadratu przez 2. A więc jeśli teraz dalej przypomnimy sobie, że M razy omega kwadrat to jest współczynnik sprężystości K, to otrzymamy równanie KA kwadrat sinus kwadrat omega T dzielone przez 2. Jak wygląda teraz energia potencjalna? Naciągnęliśmy sprężynę. Jak wiemy, dla sprężyny energia potencjalna sprężystości jest wyrażona następującym wzorem. Współczynnik sprężystości, wychylenie z położenia równowagi do kwadratu dzielone przez 2. I teraz za x od t podstawiamy wyrażenie, które opisuje to wychylenie. Podnosimy do kwadratu i otrzymujemy równanie ka kwadrat cosinus kwadrat omega t dzielone przez 2. To równanie jest podobne do równania dla energii kinetycznej z tą różnicą, że zamiast sinus kwadrat mamy tym razem cosinus kwadrat. Jeśli sobie narysujemy wykres zależności energii kinetycznej i energii potencjalnej od czasu, to ten wykres będzie wyglądał następująco. Linią niebieską zaznaczono zależność energii potencjalnej od czasu. To jest funkcja ka kwadrat przez 2 cosinus kwadrat omega t, a więc funkcja cosinus kwadrat dla t równego 0 ma wartość maksymalną i kolejne wartości maksymalne dla 1 czwartej t dla 1 drugiej t i dla t. Jeśli chodzi o energię kinetyczną, to wartości maksymalne są dla sinus kwadrat ma maksymalną wartość wtedy, kiedy mamy 1 czwartą t i 3 czwarte t. Czyli suma teraz tych dwóch zależności, energii kinetycznej i potencjalnej od czasu, jak widzimy w każdej chwili na tym wykresie, będzie się dodawać do stałej wartości i to jest ta linia ciągła czarna, która jest właśnie sumą energii potencjalnej i energii kinetycznej. Czyli energia potencjalna i kinetyczna w czasie zależą od czasu, jak funkcja sinus kwadrat i cosinus kwadrat, ale suma tych dwóch energii nie zależy od czasu i ma wartość stałą, co zresztą tu zostało jeszcze policzone. Jeśli ktoś nie wierzy, że dodanie tych dwóch wykresów sinus kwadrat i cosinus kwadrat będzie skutkować w stałej wartości. Otóż jeśli dodamy do siebie energię kinetyczną i potencjalną, to widzimy, że przed energią kinetyczną i potencjalną mamy ten sam człon ka kwadrat przez 2, i zostaje nam w nawiasie suma cosinus kwadrat i sinus kwadrat, ale suma tych dwóch funkcji jest równa 1. Jest to tak zwana jedynka trygonometryczna, czyli otrzymujemy równanie takie, że energia całkowita to jest równa współczynnik sprężystości razy kwadrat amplitudy dzielone przez 2 i
ta wartość się nie zmienia w czasie. Nic dziwnego, ponieważ siła sprężystości jest siłą zachowawczą, a skoro jest siłą zachowawczą, to całkowita energia mechaniczna nie ulega zmianie. Jest stała. Jak wygląda teraz zależność tej energii od wychylenia z położenia równowagi? A więc energia potencjalna dla sprężyny to jest kx kwadrat przez 2, natomiast energia kinetyczna, która jest równa mv kwadrat przez 2, to jest różnica między całą energią i energią potencjalną, czyli e minus kx kwadrat przez 2. Zatem, jeśli narysujemy sobie wykres zależności energii potencjalnej od wychylenia z położenia równowagi, to jest to wykres, który ma ilustrować tę funkcję, a ta funkcja to jest po prostu parabola z ramionami do góry, czyli to jest zależność energii potencjalnej od wychylenia z położenia równowagi. Maksymalne wychylenie to jest amplituda i dla amplitudy mamy maksymalną energię potencjalną, zaś energia potencjalna równa 0 jest przy przejściu ciężarka przez położenie równowagowe. Jeśli będziemy liczyć energię kinetyczną i obrazować ją na wykresie, to energia kinetyczna to jest funkcja stała minus parabola, minus funkcja, która opisuje parabolę, a więc jest to równanie funkcji, która jest parabolą z ramionami zwróconymi do dołu. To jest nasze EK od X, czyli energia kinetyczna. Oczywiście suma tych energii znowu musi dać stałą wartość równą Ka kwadrat przez 2. Zwróćmy uwagę na to, że tam, gdzie energia potencjalna ma największe wartości, tam energia kinetyczna jest równa 0. Natomiast tam, gdzie energia kinetyczna jest największa, tam energia potencjalna jest równa 0, zgodnie z zasadą zachowania energii mechanicznej dla tej siły, która nie jest siłą sprężystości. A więc zobaczmy, jak to teraz wygląda wtedy, kiedy przeanalizujemy sobie zachowanie ciężarka. Czyli wtedy, kiedy mamy maksymalne wychylenie z położenia równowagi, to wtedy to x maksymalne to jest amplituda. Tam prędkość jest równa 0, tam przyspieszenie jest maksymalne. To o tym mówiliśmy podczas odcinka 62. Natomiast tam, gdzie jest maksymalne wychylenie, tam maksymalna energia potencjalna. A więc w skrajnych położeniach, w tym położeniu i w tym położeniu, energia potencjalna jest największa. Jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o energię kinetyczną? Energia kinetyczna w tych położeniach jest równa 0. Jeśli ciężarek przechodzi przez położenie równowagowe, x jest równe 0, tam prędkość jest maksymalna, jak pokazaliśmy w odcinku 62, i przyspieszenie jest równe 0. A jeśli maksymalna prędkość, to tam największa jest energia kinetyczna, natomiast energia potencjalna jest równa 0. A więc pokazaliśmy, jak w różnych fazach ruchu, wtedy kiedy ciężarek znajduje się w różnych położeniach względem położenia równowagowego, wygląda wychylenie z położenia równowagi, prędkość, przyspieszenie, energia potencjalna, kinetyczna i całkowita energia. Bardzo dziękuję za uwagę.